Ej, czemu to nie ten jest walczy przeciwko mnie? Powinno być po mojej stronie. Witam wszystkie imperialistki, imperialistów, imperialne gwoździe, imperialne śmieci, imperialne atomowe lotniskowce typu zapomniałem jakiego, ale witam was wszystkich. Tutaj Lukas w kolejnym odcinku z gry w Europa Universalis 4 jako Mughal Empire. Dobra, już wiem mniej więcej po statystykach, jakiego rodzaju odcinki wam muszę nagrywać, jakie się cieszą największą popularnością, jakie najbardziej przykuwają waszą uwagę. Zdziwilibyście się sami, że najbardziej lubicie odcinki te krótkie, o dziwo, a te dłuższe po prostu wszyscy przeklikują. Jak mieliście już okazję zobaczyć, zrobiłem takie odcinki, tak jak chcieliście, w okolicach 20 minut. Powiem wam, że statystyki mnie totalnie zadziwiły, ale to w sumie większość osób statystyki nie interesują, więc sobie będę robił tak, jak mi one podpowiadają, a nie tak, jak mi piszecie w komentarzach. O dziwo. Dobra, a dzisiaj robimy coś bardzo, bardzo złego, ale powiem wam, że szczerze mówiąc, nie mam totalnie innego pomysłu na wygranie tej kampanii. Zresztą muszę się zastanowić, co mam zrobić, jeżeli jej nie wygram, a zapowiada się na to, że właśnie jej nie wygram, bo mam rzeczywiście bardzo mało czasu, chociaż tak jak oglądałem innych, Flavorego, oglądałem Zwirbauma, są w podobnej dupie jak ja, ale zobaczymy, jak to będzie. Więc jeżeli nie ogarnę, to nie będę sam, ha. Dobra, robię coś bardzo złego, mam wojnę, jak widzicie, z nie za dużą ilością krajów na sam początek. O, bo tylko z tym i w zasadzie tyle. No to jest pocięty kraj przez nas, więc też jest G warty tak naprawdę. Ale niestety to badziewie jest w koalicji przeciwko nam. A koalicja? No ładnie się już prezentuje, nie? Aha, no to jest koalicja przeciwko nam. To są wszystkie islamskie badziewne kraje. No jeszcze widzi Jangar, który też może wejść w tą koalicję za jakiś czas. No ale clue tego jest takie, że wypowiadam wojnę Idarowi, wzywam wszystkich moich sojuszników, oprócz Quarakundru, bo w sumie ma na mnie wyrąbane. Wzywam Beglane również do tej wojny. Clue moje jest takie, że z tym będzie mi whitepisuje, jak tylko się da, bo on będzie miał po prostu cały cel koalicyjny na siebie. Beglan, jak tylko mogę, najtańszym możliwym kosztem muszę zrobić, by graniczyć z Bachmanisem. Ma bardzo dużo korów tutaj na Vigi Jangar. I następnie, jak zdobędziemy Bachmanis, wypowiadam wojnę Vigi Jangarowi. Bachmanis zjadam cały, wypowiadam wojnę od razu Vigi Jangarowi. Znaczy wypuszczam jeszcze, jeżeli się uda, to wypuszczam Bachmanis, bo raczej go zjem, bo bardzo mnie nie lubi. Mam 43 agresywne. Wypowiadam wojnę, zabieram wszystko, co mogę z Vigi Jangarowi. No i następnie nie wiem, co będzie, szczerze mówiąc, bo to jestem w takiej dupie, że nie mam żadnego pojęcia, jak to zrobić. Miała być wojna z Żampurem, ale do tej wojny nikt mi nie przystąpi z moich sojuszników, a sam niestety mam problem, bo Tymurydzi, Bengal, Gujarat, no to jest dużo przeciwników. Sam mam problemy finansowe, więc nie wesoło to wygląda dla mnie, nie wiem. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, no to mówię, tak jak zachęcam was do własnych podejść i żebyście mi ewentualnie też podpowiadali. No zawsze jak 10 głów myśli, to więcej niż jedna. Tak, powiedziałem bardzo mądrą rzecz. Możemy coś jeszcze ostatecznie, ale to nie są dobre state'y. Kazylkum 12, 20 developmentu max, to nie są dobre state'y. Szkoda nam to marnować w ogóle punktów. Technologicznie ok, jesteśmy na militarce dobrze. Zajmujemy pozycję, nasze forty są włączone. Może tutaj zamiast Mewar, żeby trochę nam się to dłużej utrzymało. O, to tutaj odpalimy. W takim razie local defensiveness większy. No i będziemy próbowali, no. Tak prawda, że z tym krajem nawet za bardzo nie będę miał co walczyć, ale to już koniec teoryzowania, co ja, rumba, żeby po prostu teoryzować całą walkę. Mniej więcej plan mam w głowie, więc tylko go trzeba po prostu wam zrealizować i miejmy nadzieję, że to się wszystko nam uda. Declare war, tak jak mówiłem, wzywamy wszystkich naszych sojuszników, to też wojna. Od Mewaru nic nie będę chciał, z nim będę chciał po prostu mieć White Peace'a. Wszystkie kraje, które będzie się dało z tej wojny wyjąć, to będę chciał wyjąć, oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Obecnie mam takich generałów, więc chyba Karakan Wielki doszedł, z tego co pamiętam. Jak tu dojdziemy, to spróbujemy przechwycić tą armię 8000. Zawsze jest to 8000 manpowera mniej dla przeciwnika. Ej, czemu to nie ten jest walczy przeciwko mnie? Powinno być po mojej stronie. Malwa, coś to odwaliła. Ja wiem, że dawała gwarancję. Boże, nie dawała gwarancji. Dawała gwarancję? O Boże, dawała gwarancję. O, w dupę, to mam przejebane. No ale jest blisko ich granica, to może i też ich włączymy jakoś, jakimś cudem. A Malwę bym wypuścił w sumie najbardziej. Najbardziej bym im po prostu osłabił, jak się tylko da. Co prawda dużo punktów dyplomatycznych by mnie to kosztowało, ale jest to do zrobienia. Dobra. Ewentualnie nie wiem, czy będę miał taką siłę.
No to jest zło, to co się wydarzyło. To źle policzyłem. Rzeczywiście, jeżeli Malwa dawała gwarancję Beglanowi, no to zjebałem po całości. Ale to zobaczymy, może się uda to jeszcze jakoś uratować. Jakie kraje mogę wyłączyć z tej wojny? Beglan, Chagatai, Juf też? Malwę mogę, Merwa, Tymurydów mogę. Przecież to weszło jako koalicja. Przecież to z koalicji weszło, jakim cudem to mogę to wyłączyć z wojny? What? Ej, czy coś się zmieniło w koalicjach? Dobra, najszybciej ten kraj wyłączę. Nie, czekajcie, stolicę swoją mają. No dobrze, tutaj, ale to jest trzeci poziom, to nie tak szybko znowu wyłączę. No i też trzeci poziom. Może, żeby mieć wojska obok siebie, to spróbujmy tutaj to przejąć. Przekażmy trochę ziemi tutaj moim wojskowym. No niestety są to same dobre ziemie, tak jak widzicie. No oprócz krówek. Krówki są złe. Znaczy nie są za dobre, ale no trudno. Potem im będę zabierał, potem będę tutaj jakąś restrukturyzację tych ziem przeprowadzał. No na razie po prostu muszę to im dać, żeby mieć większe od nich wpływy, żeby mnie trochę wsparli tutaj bardziej w moich działaniach. Nic, to niech mi te pasywne bonusy lecą. Tutaj oczywiście od razu ostrzał. Muszę jak najbardziej zmniejszyć siły moich przeciwników, jak tylko się da. Mewar mówię, no najchętniej bym pocisnął po całości, ale nie jestem pewien, czy mi się to uda. Znaczy Malwę bym pocisnął po całości. Dobra, Mewar jest pod okupacją. Jeszcze zauważyłem, że mógłbym mieć tu prowincję ze złotem, ale obecnie ona kosztuje za bardzo, nie wiem czemu tego nie sprawdziłem wcześniej, za dużo agresywnej ekspansji, żebym miał ją brać. Niestety leci White Peace, tak jak mówiłem. To jest dla mnie najważniejsze. Dobra, reorganizacja i atak na Malwę. Tutaj, tak, Malwa? Boże, mylę tak te nazwy. Merw straciłem, nieważne. No nie jest ważne, co straciliśmy. Ważne jest to, co zyskamy za chwilę. Zreorganizujmy naszą armię, bo niestety ją podzieliłem zresztą, tak jak widzicie. A teraz znowu musimy ją po prostu zreorganizować. Za chwilę zdobędziemy tutaj stolicę. I raczej nasz były sojusznik Malwa też powinien się poddać, jak tylko zdobędziemy ich stolicę. Zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Ostrzelajmy. Też nie ukrywam, że ich bym najchętniej jakoś bardzo, ale to bardzo tutaj pocisnął. Najwięcej mógłbym uzyskać z wypuszczenia Garatu. Ej, to jest nawet fajne, jakby mieć ten Garat jako wasala, ale no niestety to się nie uda w żaden sposób. Czy sprawdzam przygraniczne prowincje, ale nie. Niestety najsilniejszym przeciwnikiem jest Tymuryd i Chagatai. Tutaj, jeżeli idzie o sam manpower związany z piechotą, tak? A to najlepiej jest na tym sobie sprawdzać zawsze, kto jest najsilniejszym. Tymuryd oraz Chagatai. No nic dziwnego, tak myślałem. Malwa nie, jest silna, ale nie aż tak silna. Mógłbym ją już wypuścić z tej wojny, ale no niestety byłby White Peace. W sumie, czekajcie, albo Annual Treaties. Chagatajowie tutaj mają stolicę. Ej, to nie tak źle, można tam się było wbić. Dobra, no myślę, że Chagatajów jednak zostawimy jako ich sojuszników, bo nie będą aż tacy groźni. Kolejny kraj wypisowaliśmy. Zdobyliśmy pierwszą fortecę u Tymurydów. Z nimi będę tutaj trochę uważał. Dlatego tak mamy armię podzielone, że mam tą do oblegania z dobrym generałem i drugą armię, która schodzi na wsparcie, żeby ewentualnie ich wesprzeć. Zobaczymy, jak to będzie. Idziemy teraz zająć stolicę Tymurydów. Dobra, zdobyliśmy stolicę, ale to jeszcze nie koniec niestety. Musimy zaatakować i ich po prostu tutaj poniszczyć totalnie. Widzicie, zaraz też mogą przejąć nam fortecę w Kandaharze. Musimy więcej ziem oblężyć Tymurów, tym bardziej, że chciałbym zerwać ich sojusz z Żampurem. A do tego byśmy potrzebowali troszeczkę więcej Łoskora. Dobra, lecimy dalej. Bitwa z Tymurydami i w zasadzie ją wygrały bez większego problemu. Z tego co widzę, mamy znacznie lepsze statystyki, co powoduje, że znowu armię dzielimy na pół i lecimy oblegać po prostu okolicę całą, żeby zdobyć te 10 punktów Warscora. Ewentualnie jeszcze nawet więcej od Tymurydów bym brał, bo jak jest to dość bogaty kraj, mógłby z mojej pożyczki tutaj zaspokoić, a ja tracę bardzo, a to bardzo dużo na pożyczkach. Army maintenance jest bardzo dużo, bo mam bardzo drogą armię na ten okres rozgrywki. White Peace już by był możliwy. Możemy też zerwać ten z Żampurem, ale musimy zająć im trochę prowincji, żeby mieć od nich więcej pieniędzy. Okej. Będziemy plądrowali jakieś miasto. Dobra, profesjonalizm nam się bardzo, bardzo przyda. War Reparation już też będziemy mieli i pytanie teraz, czy opłaca mi się lecieć po te pieniądze. Z 500 dukatów dostanę 337, więc raczej bym powiedział, że mi się to opłaca. Ale jednak musiałbym mieć bardzo dużo Warscora z Tymurydami. Co jest w zasadzie do zrobienia, bo tu wystarczy zdobyć tą część, która jest tutaj, ewentualnie odbić naszą. Nie ukrywam, że ta prowincja ze złotem bardzo by mi się przydała, ale będę musiał ją zdobyć jak najszybciej. Myślę, że w kolejnych wojnach do tego doprowadzimy, żeby ją zdobyć, zboostować, więc będę oszczędzał bardzo dużo punktów dyplomatycznych, żeby po prostu się odkuć, że tak powiem. Zapomniałem totalnie o tych prowincjach ze złotem w tej okolicy, a to jest duży błąd, by the way. Dobra, możemy aż tyle brać. Złota, czyli kurę dużo za dużo. Koda, no chciałbym mieć maksa, ale myślę, że to nie jest warte, żeby kontynuować tą wojnę z Tymurydami. Trzeba też już uderzać na inne tutaj stronnictwa.
biorę White Piece'a w takiej postaci. Zrywamy sojusz z Jaunpurem. Oraz bierzemy pieniądze w każdej postaci, którą mogę. Tutaj fajną sprawą było, jakbym uwolnił Afganistan od siebie. Co prawda straciłbym te trzy prowincje, czy cztery nawet, ale miałbym claima na całą tą część Temurydów. I to jest chyba też jeden z kolejnych dużych błędów, które popełniłem niestety, że nie zrobiłem tego na samym początku tej wojny. Dobra, zostali mi Chagatajowie, Junga coś tam, Banga coś tam i w takim razie Chagatajów olewamy, bo oni tak czy siak wyjdą mi z tej wojny za chwilę. Myślę, że to przez bunty i spalenie ogólnie manpowera w ich okolicy. Era reformacji! Fuck, shit, shit, fuck. Nienawidzę tej ery. W sumie Mewar ma tą rzeczywiście jedyną kopalnię złota. Kiedyś było tego tutaj więcej. Dobra, lecimy z peace dealem z tą nacją. Jeżeli się da, to pieniądze również. Bierzemy. Ta nacja nie zależy mi na to, żeby ją szybko podbijać. Więc tak też to robimy. Fucking shit, naprawdę? Jak? No nie! Nie! Cały mój plan w pizdu. Kiedy mam z tą trusa? Jeszcze 2 lata, no dobra, to jest do przeżycia. To w zasadzie mogę olać podbój tego kraju. No dobra, ale rozmontowaliśmy koalicję, tyle dobrego na razie. Z tego wszystkiego. Dobra, zjemy trochę Katmandu, tak jak tutaj widzicie. Nie za dużo, a nie, Katmandu ma pieniądze. To weźmy pieniądze tym razem. Sojusznicy ich są słabi, więc olejmy ich. I jedną prowincję. Cały mój plan wziął w cholerę, więc tutaj robimy tak samo. War reparation, pieniądze i tak dalej. Nie bierzemy od nich prowincji, bo to by spowodowało, że Vijay Jangar by wszedł w koalicję przeciwko mnie. No i został mój główny oponent, ale go zaraz wykończymy. Kurde, a tak blisko było Bachmanisu. Poza tym byłaby możliwa wasalizacja Bachmanisu, gdybyśmy mieli bliżej granicę. Kurde, to mogłem jednak podejść za samą odległość granic, no ale wolę, dobra, nie, wolę nie wasalizować, wolę ich podbić. Dobra, podbijamy tą nację, dara. Chagatajowie. A ja się lecę szykować na wojnę z Jaunpurem. Dobra, Malwa będzie moim nowym przeciwnikiem. Vijay Jangar jeszcze nie. Vijay Jangar, Orisa, Jaunpur, Mewar. Okej. Okay. Chwilowo zmniejszamy utrzymanie wojska, mi naprawdę na niego nie stać, a nie zapowiada się na jakieś bunty w okolicy najbliższej. Następnie będziemy się szykowali do wojny z Jaunpurem. No, jak widzicie, na szczęście mamy tutaj stolicę obok. I będziemy zdobywali prowincje, które są mi potrzebne do wykonania pewnej misji. O! Jakie to dziwne rzeczy się podziały. Czas na wojnę z Jaunpurem. Bengalu nie wzywamy, chociaż może byśmy ich mogli zwasalizować. Zobaczcie, jaki teren byśmy mogli od Orisy zabrać, jakbyśmy mieli na wasalu. Więc Jaunpur nie, wzywamy Bengal też do wojny. Będzie moim po prostu wasalem też. Declare war. Stolica do zdobycia, Bengal do wojny. Lecimy. By the way, Jaunpur ma też wojnę z tym krajem na północy, więc ich wojsk tutaj nie ma. Dobrze dla mnie, źle dla niego, bo szybko zdobędziemy jego stolicę i wargole inne. Dobra, szykujemy się też do zajęcia tych tutaj badziewi małych. Będę robił na nie claimy w najbliższym czasie. Chociaż to jest, czekajcie, to są wszystko Hindu. To nie, to na koniec sobie to zostawimy. To też. Nie, ja muszę mieć w najbliższym czasie wojnę z Malwą. Więc tutaj ruchmy Spy Network, żeby kolejna wojna była dość szybka z nimi. I muszę dojść do Bachmanisu. I muszę mieć Bachmanis, zanim w ogóle będę myślał o Vijay Jangarze. Jak zniszczę Vijay Jangar, to bierzemy się za wszystko, co jest tutaj w okolicy. Skończył mi się trus już z Mewarem, tak szybko. A bardzo chciałbym mieć tą jedną prowincję, żeby to nadrobilibyśmy całe moje zadłużenie. Ewentualnie byśmy poszli... Czekajcie, mam claima? Mam claima. Port Bandem mają. Dobra, to zaraz kolejna wojna będzie z Mewarem w takim razie. O ile przetrwa na tyle długo. Musimy też szybko pokończyć wojny, bo już w 511 możemy, no czyli już, teraz możemy atakować Malwę. Kurde, trzeba szybko tą wojnę rozegrać. Zdobyliśmy Centar Dow, zdobywamy kolejne prowincje, tak jak widzicie. Jesteśmy tutaj na tą fortecę. Od razu ostrzeliwujemy, punktów mi nie szkoda. Możemy być, akurat teraz możemy być troszeczkę do tyłu. Też fokus bym przeniósł z militarnych, znaczy z administracyjnych na militarne jednak. Bardzo dużo ich będziemy używali w najbliższym czasie. Jaunpur zdobyty. To już powoduje, że mogę coś od nich żądać, ale nie, no czekajcie, a Bengal jeszcze muszę zdobyć wcześniej, czyli jeszcze jedną ich fortecę musimy polecieć. Bengal musi być moim wasalem. Tutaj coś nie tak, nie cała obsada jest w fortecy, ale widzę, że Bengal chyba będzie zaraz okupowany przez Tsang, to jest złe. Może tutaj zaraz ich wyczyszą, patrzcie, tu jest jedno wojsko Jaunpur, tutaj drugie i może zaraz pójdą tutaj walczyć. Chciałbym, żeby tak było, bo chciałbym mieć Bengal na wasalu. Okej, zdobyte, zdobyte. Jaunpur już po prostu z nami pada. No idźcie, Tsung, bo ja wypowiem wam zaraz wojnę, no. No nie wypowiem.
Ale idźcie stąd. Dobra, to Bengal może kiedy indziej weźmiemy. Kończmy tą wojnę, bo trzeba zaraz się w Malwę wbijać. Potrzebuję do wykonania misji następujących prowincji. I jeszcze ich mieć nie mogę wszystkich, kurde. Ale taką agresywną ekspansję będę miał, że... Woohoo! Wszystko przez Central Dop. Ale muszę mieć tą prowincję. Czekajcie, ale tutaj nie opłaca mi się dążyć. Tutaj będę miał dojście do Kapaj, który jest marchią Malwy. Okej. Okay. Nie no, dobra. Może być taki pizdy. Możemy coś jeszcze ugrać. Chociaż nie ukrywam, że złoto bym chciał od Rampuru. Czy może jeszcze ich troszeczkę pociśniemy. Zresztą jak w sumie przejmę te prowincje, to ja mniej za nie będę zaraz płacił chyba z tego co pamiętam. Więc może jeszcze jakaś tam wpadnie. Zeszli z tej? Nie. Szkoda. Niestety Rampur robi to co każda AI bije gracza. No, chyba że zawrą z nimi pokój może jakie. No bunty, kurde. Bunty są najgorszym moim przeciwnikiem. Zjedzeni czy White Peace leci? Dobra, poszedł chyba White Peace. Bengal nie ma nawet ze mną wojny? Jak? Ej! Jak to się stało? Dobra, mogę tego zażądać. No niestety nie wszystkich ziem, pieniążków już... Dobra, War Reparation to. No chyba, że zamiast War weźmiemy po prostu pieniądze. Ale od nich pieniądze, no to nie, dobra, War Reparation lepiej. I kończymy tą wojnę w ten sposób. Atakujemy buntowników, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, pa pa!